Siemaneczko kochani, witam was na moim kanale. Ja jestem Marta i dzisiaj mam dla was kolejne puste pudełeczko. Uzbierałam trochę pustych pudełeczek, więc dzisiaj zaprezentuję wam, co warto użyć, czego nie warto, co jest ciekawe, a co nie. Więc teraz przejdźmy do oglądania, co dla was mam. A więc tak, jak zwykle podzieliłam tutaj moje zużyte rzeczy na sekcje. Pierwszą sekcją jest jakby twarz, bo mamy maseczki, maseczka na usta, maseczka pod oczy, maseczki na nos, dwie mamy, plastry na nos, maseczki peel off, mamy też tonik z kwasami i maskę, taką malutką próbkę, która też była gdzieś, już nie pamiętam dokładnie gdzie, przypuszczam, że w jakimś kalendarzu. A więc tak, jeśli mam się wypowiedzieć na temat tych produktów, to żaden z nich nie był zachwycający. Jeśli chodzi o plastry na wypryski, są ok, ja już kiedyś z nich korzystałam, tylko że działają, sprawdzają się przy takich mniejszych wypryskach. Jeśli chodzi o takie większe, to nie polecałabym tego produktu. On kosztuje w granicach 5-7 zł w Biedronce. No, nie zachwyciło mnie to. Jeśli chodzi o plastry na nos, które znalazłam w kalendarzu Sephory, to jest tak, dowiedziałam się, że jeśli chcę użyć tego plastra z węglem, to pierw muszę użyć plaster ten ananasowy, czy na odwrót, już nie pamiętam jak to wyglądało, ale chyba tak jak właśnie teraz powiedziałam. Więc cena tego jest około 15 zł w Sephorze, więc wydaje mi się 30 zł za to, żeby próbować oczyścić nos, bo za dużo na tych plastrach nie widziałam. Ten był bardziej taki nawilżający. Ten to był z jakiegoś drewna, coś mi się z drewnem kojarzy, już nie pamiętam dokładnie. Ale on był też słaby. Na pewno nie był tak jak te plastry, o których wspominałam w poprzednim filmie, nawiązującym do rzeczy, które zużyłam. Tamte plastry są o wiele lepsze. Jeśli chodzi o te Sephory, no to Jeśli chodzi o płatki pod oczy, to spoko, każde płatki pod oczy chłodzą te oko, tak samo moglibyśmy włożyć łyżeczkę do lodówki, powiedzmy na 5 minut, ona by była zimna, przyłożylibyśmy tą łyżeczkę pod oko i też mogłaby usunąć nasze zasinienia. Jeśli te zasinienia nie są zbyt wielkie, to myślę, że i to by pomogło, więc takie plastry, jak plastry, niczego sobie. Jeśli chodzi o te maseczki dwie peel off, to robią wrażenie. Ta była czarna z brokatem, ta była może nie neonowo, nie powiedziałabym tego, że ona była neonowo-różowa, ale była różowa, może ściągnęły ewentualnie taki martwy naskórek, który jest na twarzy. Też nie powiedziałabym, że one oczyściły jakoś z porów, czy z innych rzeczy, wyprysków na twarzy. No, takie przeciętne. Miewałam lepsze maseczki, które normalnie miałam wrażenie, że wyrwą mi zaraz pół twarzy, więc to może być do delikatniejszej skóry twarzy niż moja. Mogłyby być ok. Myślę, że też zależy wszystko od cery i od przypadku, jaki mamy, bo u mnie nie za zbyt się sprawdziły. Nie kupiłabym ich ponownie i tak samo jeśli chodzi o plastry na nos, nigdy więcej ich na pewno nie kupię. Tutaj mam maskę, o której wspominałam już wcześniej. Maskę Watermelon na noc. Jest to jakaś koreańska marka, przypuszczam. Tak, Made in Korea. Ta maska jest najlepsza, mam drugie opakowanie, kupiłam je od kogoś też z kalendarza, ktoś miał kalendarz i sprzedawał za 15 zł, ponieważ ta maska jest bardzo droga. Pełne opakowanie tej maseczki, nie pamiętam ile, chyba 80 ml jest w pełnym opakowaniu, tutaj mam 10. Pełne opakowanie kosztuje 269 zł w Sephorze. Dla mnie jest to bardzo dużo. Tej maseczki nie używa się często, więc nie sądzę, żeby taka ilość, no naprawdę na bardzo długo by wystarczyła, ale czy ona jest potrzebna? Za takie pieniądze myślę, że spokojnie możemy sobie kupić parę takich małych maseczek. Ja aktualnie kupiłam trzecią,
bo jestem bardzo zadowolona z tej maski. Wyrównuje koloryt cery, koloryt skóry. Mam wrażenie, że po nocy ilość moich wyprysków, czy inaczej pryszczy, jest zmniejszona, bądź pryszcze tak zwane bolące znikają przez tą noc i wchłaniają się, czy cokolwiek, co się z nimi dzieje. Ja jestem zadowolona, bo ich nie ma. Jeśli chodzi o maskę na usta, powiem szczerze, że zamówiłam razem z maską jeszcze kilka takich masek seforowych i innych, bo chciałabym wytestować, gdyż przy tej masce na ustach czułam mrowienie, delikatne szczypanie. Nie wiem, czy to jest normalne, czy miałam inne kiedyś maski na usta i nie odczuwałam takich efektów, więc nie wiem. Niby ona tutaj jest z masłem shea, więc powinna bardziej łagodzić. No nie wiem, czy coś z tą maską było nie tak. Nie wiem, czy się z tym już spotkaliście, czy ktoś miał taką sytuację. Jeśli tak, to poproszę o komentarz. Chętnie przeczytam wasze opinie. Jeśli mieliście jakiekolwiek z tych produktów, chętnie przeczytam wasze opinie na ten temat. Jeśli chodzi o ten Skin Manager, powiem tak, delikatny jest ten kwas w nim, nie za bardzo złuszcza, ale jest okej. Miałam lepsze toniki, miałam też gorsze, więc ten jest taki pośrodku. A jeśli chodzi o tą maseczkę, powiem tak, wystarczyła mi ona na raz, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy ona coś dała. Potrzebowałabym dłuższego użytkowania tego produktu, a nie byłam w stanie tego zrobić, więc na jeden raz wydaje mi się, że nie dała nic. Więc teraz zmienimy wystrój i jedziemy z kolejną partią produktów. To jest kolejna partia produktów. W siatce wydawało się, że jest tego troszkę mniej, ale jednak troszkę się tego też uzbierało przez ten czas. A więc zacznijmy od tej strony. To była maseczka, całość, maseczka trzyetapowa. Żel micelarny, maseczka i serum. A więc powiem na ten temat tak. Żel wysuszył mi twarz, maseczka nic mi nie dała i serum też mi nic nie dało, więc nie kupiłabym ponownie tego produktu. Dalej mamy z Deli szampon i odżywka, tam na odwrót. To były szampony keratynowe, 0% soli i tak dalej, szmery, bajery. Było to z kalendarza adwentowego Delia. Niestety podchodziłam do tych produktów 2 bądź 3 razy, chyba do odżywki podchodziłam 3 razy, do szamponu też. Ponieważ te produkty wysuszały mi włosy. Ja po prostu nie mogłam po nich rozczesać włosów. Nie mogłam. Straszne, nigdy więcej tego nie kupię. Podchodziłam do tego w ten sposób, że używałam szamponu, po czym używałam odżywki. Potem używałam tego szamponu i używałam innej odżywki. Albo używałam innego szamponu i tej odżywki. I w żaden sposób nie mogłam rozczesać przez to włosy. Zrobiły się suche, szorstkie, bez połysku. Nie wiem, ile tam kropli tej keratyny wlali, ale na pewno to nie działało. Kolejnym produktem jest Rituals. To był Rituals of Sakura. Bardzo fajny żel, bardzo wydajny. Żel pianka. Z takiej płynnej, bardziej konsystencji przetwarza on się w piankę. On kosztuje około 39 zł w Douglasie. Czy jest tyle wart? Wydaje mi się, że za niższe ceny miałam lepsze żele. Nie ma on żadnych dodatkowych tam olejków czy czegokolwiek. Nie czułam się zbyt nawilżona po nim. Oczywiście musiałam używać balsamu, więc taki zwykły, ładnie pachnie i tyle z tego. Oczywiście tutaj mam jeszcze rzeczy z kalendarza adwentowego Sephora. Był to mini gwiazdka do kąpieli i tutaj mieliśmy żele pod prysznic. Jeden był o zapachu bardziej męskim, chyba ten zielony, a ten różowy bardziej delikatny, kobiecy. Żel jak żel. Myślę, że mogłabym go porównać z tym Ritualsem, tylko że inaczej pachniał. Rituals był w piance, był przyjemny, ale też no, nie zachwycił mnie, nie spełnił jakichś tam super wymagań.
moich, jeśli chodzi o żele. Ja tego mam dużo, dużo tego testuję. I naprawdę jedyny żel, który mnie zachwycił, opowiadałam o nim w poprzednim filmie. Był to taki żółte opakowanie, nie pamiętam nazwy. Miałam go z jakiegoś boksa i on był naprawdę gęsty, naprawdę intensywnie pachniał. Skóra była po nim nawilżona, więc te produkty nie sprawiały takiego wrażenia. Poza tym, te małe próbeczki, które dostałam, to była po prostu katorga, żeby to wycisnąć z tej paczki. Zaczynając od początku, że myślałam, że to się całe otwiera i wyciąga się zawartość po prostu na rękę i się tym myje. Ale nie, tutaj się odłamuje czubek, co nie mogłam w ogóle odłamać tego czubka, bo wiadomo, jestem pod prysznicem, mam mokre ręce i wszystko mi się ślizga, ucieka. To było straszne. Po czym nie mogłam tego wycisnąć do końca. Widziałam przez to opakowanie, bo z tyłu jest takie na pół transparentne. Widziałam, że tam jeszcze jest produkt, nie mogłam go wycisnąć do końca, aż mnie palce bolały. Nie. Wiem, że to próbki, ale... Jeśli chodzi o kostkę musującą, pachniała, ale jeśli mogę polecić kule, kostki, jeśli byście byli zainteresowani, to z marki Lush, naprawdę polecam. Widziałam, że można je dostać i na Vinted, i na naszym Allegro. Można je sobie sprowadzić. Ten sklep jest zarówno w Anglii, jak i w Niemczech. Prawdopodobnie jeszcze w innych krajach, ale polecam kule Lush. I produkty Lasha są naprawdę super. Sama mam w domu, może na jakimś filmie gdzieś tam wam pokażę, albo pod koniec tego filmu wam pokażę, jak wyglądają prawdziwe kule do kąpieli. Lecimy dalej. Pasta do zębów była w jakimś, jak dobrze pamiętam, była w kalendarzu robionym przez kogoś z Vinted. Ale o dziwo, ta pasta jest fajna. Mi ona bardzo smakowała, naprawdę miała dobry smak, jest miętowa. Tylko na końcu, po umyciu, na końcu jakby języka czuć ten kokos. Taką delikatną wodę kokosową. Naprawdę podobała mi się ta pasta. Szkoda, sprawdzałam w Rossmanie. Sprawdzałam, że jest ta pasta. Kosztuje ona około 3 czy 3,50. Ta malutka tubka, ale niestety nie ma większej tubki. Musiałabym sprawdzić na internecie, czy coś się znajdzie. Jeszcze wrócę do tej mini kuli. Dawała zapach, nic więcej. Tyle tylko dodaję. Następnym produkty są też do włosów. Tutaj miałam próbkę odżywki do włosów o średniej porowatości. Nie wiem, co to oznacza, do średniej porowatości. Mogliby dla mnie napisać do łamliwych, do nawilżonych, do suchych, ale o średniej porowatości... Sorry, ja jestem zwykłym człowiekiem. Ja nie wiem, co to znaczy. Użyłam... taka mała próbka nie dała mi nic, musiałam jeszcze wziąć innej odżywki, więc starczyło mi to zaledwie na końcówki. Z kolei maseczka do włosów z Lidla zadziwiła mnie, bo była fajna. Fajnie mi się po niej czesało włosy, były nawilżone i naprawdę zdziwiła mnie ta maseczka. To wrzuciłam, dlatego zawsze farbuję włosy po prostu tą farbą i dostaję dodatek, taką odżywkę. Ona jest zawsze w opakowaniu z farbą. Ta odżywka jest po prostu najlepszą odżywką, jaką mam. Po niej normalnie po włosach sunie ten grzebień. Nie wiem, czy są te odżywki w dużych objętościach. Jeśli tak, jeśli o tym wiecie, jeśli korzystacie, możecie mi polecić, napisać w komentarzu, ja chętnie skorzystam. I ostatni produkt z tej kategorii jest to szampon w kostce. Szampon w kostce, tak. Znalazłam go chyba w kalendarzu Flaconi albo w jakimś innym takim z tych ładniejszych kalendarzy, że tak powiem. Nie, to nie jest dla mnie. Nie. To nie jest dla mnie. Zanim ja napienię tym włosy, tą kostką, to ja się tak namacham, obiję sobie łeb niepotrzebnie. W ogóle się to nie pieniło. Pachniało też nie za ciekawie. Ja jestem na nie. Może wykorzystaliście z jakichś szamponów w kostce, może jakiś mi polecicie. No ja niestety mam długie włosy, może ktoś z krótkimi włosami. Łatwiej by mu się to pieniło, łatwiej by się tego używało. Dla mnie nie. A więc teraz zmienimy wystrój i przejdziemy do ostatniej już kategorii. A więc w ostatniej kategorii mamy taki troszkę miszmasz. Wszystko, czego nigdzie nie dodałam. Zaczynając od tego produktu, była to próbka też w jakimś kalendarzu adwentowym robionym przez kogoś. Coś, na czym połamałam kilkukrotnie język.
Marsellias czy coś takiego. Łamie to mój język. Powiem wam tak, że fajne było to mleczko. Rzeczywiście było nawilżające. Szkoda, że tylko taka mała próbka. Może kiedyś spróbuję coś większego, ale wątpię, bo mam tyle tego, że chyba do śmierci tego wszystkiego nie zużyję. Dalej mamy... W tym miejscu jest krem do rąk. Jest ten krem do rąk z Douglasa. Mój ulubiony chyba krem, po którym nie kleiły się ręce. Był on fajny, ładny zapach, fajnie nawilżał. Ja często nie używam kremów do rąk, tylko tak sporadycznie, jeśli mam bardzo przesuszone ręce. Ale ten skradł moje serce i używam go namiętnie. Dalej mamy trzy wody micelarne, płyny micelarne. A więc tak, powiem wam, że jest dużo ludzi i dużo gustów, jeśli chodzi o na przykład Nivea. Już kiedyś wspominałam o tym, że jedni kochają, jedni nienawidzą. Ale jeśli miałabym wybrać z tych trzech płynów, to właśnie wybrałabym Nivea. Płyn z Deli, mam wrażenie, że była nalana do butelki woda. Ponieważ nawet ciężko zmywało się delikatny makijaż typu jakiś krem BB, sprawiał problem. Sephora mogłaby być porównywalna, ta mała próbeczka, do właśnie Deli. A Nivea, miałam wrażenie, że jakby był z jakimś, nie wiem co oni tam dodają, jakich produktów, ale miałam wrażenie, że delikatne mydełko czy coś takiego, troszkę się gdzieś tam zapienił, więc... I nie musiałam robić sobie tarcia na twarzy, żeby zmyć makijaż, więc jak najbardziej płyn micelarny, jak powiedziałam w poprzednim odcinku, ale te dwa, Delia i Sephora, naprawdę bardzo słabe, więcej bym ich nie kupiła. Wyżej natomiast mam opakowanie po gąbeczce, która była w kalendarzu z Douglasa, Real Techniques. Chciałabym powiedzieć, że gąbeczka naprawdę bardzo fajna. Używałam ją przy ostatnim makijażu, przy tęczowej czaszce. Łamie mi kolejne słowo język, tak wiem. Używałam jej, bardzo mięciutka, bardzo fajnie skrojona. Powiedziałabym nawet, że blisko oryginalnym beauty blenderom ona dorównuje. Kolejnymi produktami, które użyłam, jest kremik Cores i kremik Delia, który też dostałam w jakimś tam gratisie. Ten kremik mi nie zachwycił, nie nawilżał zbyt mocno mojej twarzy, a ten natomiast był fajny, spoko, nawilżał, spełniał swoją funkcję, więc byłam zadowolona. Tutaj mam ampułeczkę malutką, którą zużyłam. To była ampułeczka prawdopodobnie tak liftingująca od Dr. Susan. Była ona fajna, ale czy liftingowała? Nie sądzę. Ładny miała zapach, fajnie tak jakby nawet, powiem, nawilżała, była ta skóra taka przyjemna po niej. I ostatnim produktem, który tutaj chciałabym wam pokazać, jest Fenty Beauty. Jest to puder, akurat ja mam konkretnie tutaj w kolorze lavender. Jest to same pudełko, bo używam jeszcze tego pudru. Ale jest ten puder naprawdę super. Jeśli miałabym komuś polecić, to właśnie ten puder. Niesamowicie wygładza buzię. Jest niesamowicie lekki, puszysty i wygładza tą buzię. Naprawdę na nim nawet rozświetlacz wygląda wspaniale. Więc jeśli mogłabym polecić, to właśnie ten puder. On jest troszkę drogi. Około 160 zł kosztuje w Sephorze, więc troszkę on kosztuje, ale naprawdę jest zarówno jak i dobry, tak bardzo wydajny. Ja już z niego korzystam dosyć długi czas i zauważyłam też, że ten puder nie zapycha. Inne pudry potrafią mnie zapychać i wyskakuje mi większa ilość wyprysków, a po tym pudrze moja skóra ma się dobrze. Więc w tym filmie na tyle. Mam nadzieję, że film wam się podobał, że zostawicie łapkę w górę, subskrypcję, dzwona i inne tam rzeczy pod moim filmem. I że wam się podobało. Mile widziane są też komentarze, chętnie zawsze czytam wasze komentarze. Jest mi po prostu bardzo miło. Dziękuję bardzo za obejrzenie i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!